W dzisiejszym kosmicznym odcinku wraz z Smiling Critters musimy znaleźć impostora na statku. Do pomocy mamy najróżniejsze itemy, które są poukrywane na statku. Miłość, zdrada, strzały, to wszystko znajdziesz tutaj. Ogólnie widzowie, możecie wpłynąć na wygląd mapy w naszym Among Usie. Co 1000 łapek w górę będziemy dodawali nową lokację na statku, dzięki czemu będzie jeszcze ciekawiej. Witam was na moim statku! Bo jestem właścicielem tego. Hagi, od kiedy ty jesteś właścicielem tego statku? Ej, właśnie, w ostatnim odcinku ciebie nie było, więc nie możesz być właścicielem tego statku. Prawdziwym właścicielem są Smiling Crittersy, bo to my zbudowaliśmy go ze złomu znalezionego na Podlasiu. Więc ten statek jest nasz! A ty się przyczepiłeś teraz. Powiedz mi, która jest godzina? Nie wiem. No właśnie, 10 minut temu właśnie kupiłem sobie ten statek. Co ty tu zaszemrany jakieś rzeczy robisz? Jakie rzeczy? Przecież nasz jedyny statek, który mamy. Mieliśmy dolecieć na Ziemię. Przypominam, że taki jest nasz cel i lecimy dalej w kosmosie, bo zgubiłeś mapę, bo zaufałeś Google Maps, który nas wyprowadził gdzieś na drugi koniec galaktyki. Widziałem! Ha! Złapałem cię! Dobra, to nie ja byłem nawigatorem, tylko jednorożek, przypominam ci. Poza tym... Gdzie on jest? Nie wiem! Nie wiem, no nie widzę, no! Strzyłka mu jeden sieci średniowiecza. Poza tym, słuchaj, to ty chciałeś, kurde, do żabki po hot doga, więc dosiedli się, kurde, do nas misieki Hagi, no! To my specjalnie rakietą SpaceX od Elona Muska musieliśmy polecieć w kosmos, żeby parówkę zjeść? Nie mogliśmy na miejscu na stacji benzynowej gdzieś. No nie, no ty chciałeś kosmiczną parówę, nie ja, no to nie wiem, o co ci chodzi. Kosmiczna! Ej, to źle brzmi, jak tak mówisz. Co to znaczy kosmiczna parówa? Ej, zostaw pizzę! Jeśli to hawajska, to zostaw, zostaw Hagi. Przestańcie żreć tyle cukierku! No. Ej, bo wy zjecie w całe zapasy nasze! Jak co, to możemy potem was zjeść. To nie jest dobry pomysł. Haki, my już się nie jemy, przypominam. Co, oni są z ananasem? Nie, a może tak? A może tak? O, fuj. Ja na przykład widziałem, jak Hasiek raz siadał na ananasa i... Straję na pizzę hawajską raz nawet. Też tak było. Może medalik za to? Tak. No to nie dostaniesz. Chcę medal! Dobra, słuchajcie, Crittersy, ponieważ nasz kapitan jest akustyczny. Tak, chodził do szkoły artystyczny. To no, też. Halo. Też jesteś artystyczny. Słuchajcie, statek dalej jest zepsuty. Ledwo co my dryfujemy w tym kosmosie, więc musimy go naprawić i uciec. Tylko pamiętajcie, że jest tu impostor wśród nas, który, no nie wiem, chce do żabki z powrotem albo coś. Nie wiem. To jest no. Kitty. Skąd wiesz, że to jest Kitty? Ona zawsze jest impostorem. To wyrzucamy ją! Dokładnie, świetnie. Naprawiać statek! Raz, dwa, trzy! A to ty jesteś tym kapitanem w końcu? Czekaj, a to nie był Hagi Wagi? Ale musi ktoś odpowiedzialny być za to, żeby... Dobrze. Kapitanie, proszę zarządzić to, że jest statek zepsuty i trzeba go naprawić. Okej. Dobrze, a więc statek jest naprawiony, możemy robić imprezę. Co? 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 No. Zepsuty. No, przepraszam. Zepsuty był, no. A, tak. Dobra, a więc ja jestem zepsuty, musimy mnie naprawić. To chyba jest dobry powód, słuchajcie. Alarm! Zebraliśmy się tu, bo ktoś zaserwał pizzę hawajską na naszym statku. Poza tym, jak widzimy, dowód numer jeden. Jest tutaj pizza hawajska. Nie, a ja chciałbym zwrócić zrobić, no. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że iż widziałem podejrzanego, który chodził i mówił, wmawiał nam, że to jest pizza pepperoni. Patrzę ale, na ciebie. Ale dosłownie mam pizzę pepperoni, no. Którą sobie wziąłeś, a nam każesz iż pepperoni. Słuchajcie, proponuję Hagi na prezydenta. Oj, tak. Głosujemy Hagiego na prezydenta. Tak, Katnap, kikujemy teraz, więc Hagi na prezydenta kosmosu, zagłosujmy, masz mój głos. I proszę, my, double podwójny głos. Mocarne głosy. Dobra, Hagi. Poza skalę wywaliła. Tak, czekaj, zaraz mądrze pustką kosmiczną. Tak, Hagi wygrał. No, Hagi, pa, pa. Wygrałeś właśnie wycieczkę w jedną stronę na Podlasie. Pa, pa. Rozpędzeni w stronę słońca. Ej, ale on chyba nie był impostorem, wiecie? Nie ma. Co nie zmienia faktu, że i tak czuję się bezpieczniej na tym statku. No w sumie, jeśli on miałby rządzić czym? Dobra. I nie oddam. Podobno teraz nasze zadania również już działają w końcu, więc... Możemy w końcu naprawić statek. Będę mógł zrobić kabelki w końcu, tak. Zawsze o tym marzyłem.
O ja! Czekaj. Co się stało? I co, naprawiłem coś? Chyba ty, no. No ale co się stało? No połączy... Coś nie działało, rozumiem wcześniej. No, może, może coś pod pokładem. No jeszcze nie odblokowaliśmy dolnego tego statku. Piwnicy, no. Naszym statku, no tak. Ej, posłuchaj, no. Bo ja nie ufam tym kryteriom. No ja też jak totalnie. Całe życie im nie ufam. A dzisiaj to są w ogóle tak rozwydrzone, że w ogóle się nie słuchają tego, co mi chciałem przekazać. A chciałem zrobić konkurs na pracownika miesiąca, który najwięcej naprawi na tym statku, ale oczywiście sobie poszli. Ej, Sharikan, patrz! Tu jest skrzynka. Faktycznie, no my skrzynki mamy nas. Uuu, znalezione moje. Ej, czy to jest Szali, który sprawia, że jesteś niewidzialny? A ja cię dalej widzę, wiesz o tym? Jak to? Normalnie. Jak to? Jak to mnie widzisz? No daj mi to, to ci pokażę. Pokaż. Okej, okay, dobra, czekaj. Źle go założyłem. Ja mam do ciebie sprawę. Jaką masz do mnie sprawę? Słonik, czemu ty... No co? Znalazłem taki kolejny item od takiego. A więc tak, Sharikan, mam dla ciebie to. Napij się tego. Co to jest? To jest jakieś zielone coś. Nie chcę się tego pić. Słuchaj, musisz się tego napić i mi powiedzieć, kto jest impostorem, okej? Ale skąd wiesz, że ja będę wiedział, kto jest impostorem? Nie, ale bo ty, powiedz, kim ty jesteś. Mądry jesteś? Chyba. Dobra, powiedz mi, kim ty jesteś. Czekaj. No, i kto jest impostorem? A zatem... Przecież on nie wypił tego, on kłamie! Wypił. No nie wypił! Zrobił... Aha! No nie! Jak połykasz. Hasiek... No wiesz co, Hasiek jest impostorem. A mogę przeszukać swoje kieszonki w takim razie? Nie możesz, a co to jest za... Co to ma być? Bo oszukałeś nas! Naruszasz moją przestrzeń osobistą, jasne? Słyszysz to? Ale... Myślę, że powinniśmy wywalić Haśka, bo jeżeli Sharikan napił się mikstury, może tylko mówić prawdę, to znaczy, mogę tylko prawdę Hasiek mówić. Tak? Możesz tylko... Impostorem. Dobra, czekaj. Każdy zada mu jedno pytanie, na które musi odpowiedzieć twierdząc, a ja go znam najlepiej, więc... Mogę odpowiedzieć tylko na jedno pytanie po tej miksturze prawdy, więc teraz już nie tak działa. To działa właśnie. On się jej napił! On się jej nie napił! On mnie wkręca! Idziemy głosować na ciebie! No dlaczego? No ej! Głosować na niego, głosować. Ale ja robiłem taski przecież! Robiłem zadania! Śmieci wyrzuciłem! No to właśnie wszystkich nie wyrzuciliśmy jeszcze. Głosujemy! Na Haśka! Wy naprawdę myślicie, że to ja? No. Ej, no chcieli się dowiedzieć, kto jest impostorem, ja im wskazałem, nie muszą się A masz jakieś szukać. Dowody na to? No nie, dosłownie napił się mikstury, która może mówić tylko prawdę. On się nie napił, ale może, on może mówić tylko prawdę, jeżeli on tą prawdę zna, ale skąd on wiedział, że Hasiek niby był w takim razie impostorem? I w sumie masz rację. Jaki jest problem? Bo on może Hasiek, mówiłeś mu, że jesteś impostorem? Ale... Nie. Pierwsze pytanie, na jakie odpowiedział, to było pytanie, czy wypił miksturę. Może chciał po prostu skierować się uwagę na to, żeby wywalić niewinną osobę. Czyli chciał mnie wykopać. Nie, czekajcie. Agresywny. Słuchaj, jaki agresywny byłem? O czym ty mówisz do mnie? Zostaw ją, no. Jestem agresywny. Jestem ostoją oazą spokoju. Mać i słuchajcie mnie. Hasiek jest impostorem, bo mnie zapytaliście, więc tam odpowiedź. No kurwa jego mać. Już nie jest impostorem. Zobaczymy, czy on był impostorem. No nie był impostorem. Dalej nic się zbytnio nie działo. Kichnęliśmy miśka, misiek był impostorem. Lecimy z kolejną rundą. Pokazać, że ja na mnie się zmieści ten flamin. No nie wiem, bo tak troszeczkę z dołu wygląda, że na ciebie by się nie zmieścił. No. Popatrz. Wow, no. Popatrz. Ale ty silny jesteś tym kangurem. Wow, ale ty jesteś silny. Ściągaj spodnie. No, już. No. A co tu się dzieje? Ja nie wiem. Kikin! Hej. Ej, Sharikan, Kikin jest na statku! O jajko! Jej, tak do mnie to nie było! Czemu kradniesz Hagiem? No ty też tego nie umiesz nosić! Jak to nie?
No bo niżej nie może. No a no tak, no bo dupa jest za duża, rozumiem. A nie weszłoby tak, no przecież. Ale no tak. Jest przez nogi, to przez głowę w założę, bo się na dupa nie zmieściło. Ale wy jesteście niemili dla mnie w ogóle. Ja stąd wychodzę, nie? Idę sobie z moją gumową kaczuszką i już nigdy tutaj to nie wrócę. To jest flaming! Ale... Dobra, załoga, musimy zrobić taski. Let's go! Ale czekaj, to w takim razie musisz przydzielić nam taski, żebyśmy wiedzieli, co mamy zrobić. Bo jak ci wszyscy rozbiegną, to co ja mam zrobić? Hagi, ty popilnuj pizzy, która jest tam na stole. Niech nikt jej nie rusza, bo jest zatruta, bo to hawajska. Dobra. Nie wiem, czy on sobie poradzi z takim wyzwaniem. A jeżeli ją zje i sraczki dostanie, to zasrę nam cały statek? Tak. Moment. Hagi, ale nie możesz jej zjeść. Pamiętaj, nie możesz jej zjeść. Dobra. Jednorożek, ty dziś nie sterujesz statkiem, naprawiasz kabelki, zajmiesz się reaktorem atomowym, myślę, że nas nie wysadzisz, a Misiek strzela asteroidami. A Sharikan, znajdź jakąś rozrywkę, ty jesteś dorosły, umiesz. Co? Ale to co, wszyscy dostali taski, a ja nie dostałem nic? Masz, no wiesz co? No dobra, to... Wow. No. Napraw internet. Super, Hagi! Jak mam naprawić internet, jak wykorzystałeś cały pakiet? No dobra, pouploaduj jakieś rzeczy, pościągaj. No jesteś dużym chłopcem jesteś, no. Okej, dobrze. A ja idę paliwko ogarnąć. Paliwko się ładuje. Alarm! Alarm! Hagi! Jezus, ta pizza hawajska go chyba zabiła. Hagi! A mówiliśmy, nie jedz tej miałeś pizzy. Takie proste zadanie! No i nikt go nie pilnował po prostu. Może się uratujemy go, czekajcie, to jest jak się ktoś dławi, nie? To... Wypluj to! Wypluj! Wypluj! Weź, bo go jeszcze bardziej zabijesz. No właśnie. Nie, ja nie żyję. To wiele wyjaśnia. Po pizzy hawajskiej nie ma ratunku, Hasiek. No właśnie widzę! Toksyna zatruła go! Ukąszenie jadowitego pająka, węża, czegokolwiek, nawet wypadek samolotowy, ale nigdy nie pizza hawajska. Po tym nie jesteś w stanie odratować. Na to nie ma antidotum. No cóż, wyrzucamy pizzę za okno. Winny wszystkiego zdarzenia jest Hasiek, ponieważ to co? On kazał Hagiemu pilnować tej pizzy i to przez niego ją zjadł, więc to nie, ty nie, jesteś nie, tymi nie, 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 nie. Ja naprawdę wierzyłem w to, że nie zje tego. Hagiego od cholera wiele czasu. Wiedziałeś, że on to zje. Na pewno zostawiłeś na stole hawajską. Przecież to Hagi zostawił tą hawajską. I sam ją zjadł i się zabił? Zatruł? No. Mhm. No przecież... To jest zbyt głupie nawet jak na niego. Dobra, to słuchajcie, połóżmy go do łóżka, może zrobi mu się lepiej. No i poczekamy, no. Ile chcesz, jego ciało się zacznie rozkładać na tym statku, jak go nie wyrzucimy? I będzie śmierdzieć. Czyli chcesz wyrzucić jego ciało? Mam mydło, umyjemy go. Ale ja się wczoraj kupałem. Ty nie żyjesz. A, no tak. Dobra, słuchajcie. Przepraszam, więc to jest wina hawajskiej i musimy... To głosujemy na hawajską. Głosujemy na hawajską. Mam winowajcę bez głosowania. Nie ma co, nawet nie ma co ten głosować. Wyrzucamy do śmieci, no. Kangur, ciągnij za wajchę. Ciągnę. Czekajcie, muszę wyrzucić śmieci. Wyrzucaj tą hawajską. Tada. No i super. To nikt... A co z Hagim robimy? Do śmieci? Czyli ktoś go myje. No nie wiem, umyć go chcieli. To umyjcie go, a potem wyrzućcie. To umyjcie i wyrzućcie, żeby kosmosu nie brudził. Ale ja jestem bardzo szybsty. Nie po zębach, Kitty, jednorożek! Jednorożek, weź go, chodź. Jednorożek, do magazynu damy. Tam, gdzie wszyscy załatwiamy swoje potrzeby. Co? Nie! Boże! Tam jest Szambo! My mieliśmy tak... Jak to Szambo? No tam jest Szambo. W piwnicy mamy Szambo? Nie wnikaj, nie otwieraj tego, bo jeszcze bo będzie śmierdziało. Ej, czyli... To my na statku mieliśmy cały czas taką zapadnię i o tym nie wiedziałem? Tak. Wow. No ja się dowiedziałem dopiero dzisiaj, więc wiesz. Dobra, to idziemy robić szybko taski. Szybkie taski. Zostały jeszcze do pobrania dwie części Pokemonów, kurde, żeby je pobrać. Ej, znalazłem świeczki. O! Ej, tu my możemy wzywać duchy, tak? O, a kto umie wzywać duchy? Ja umiem.
dawaj. Dobra, to kiedyś, ale to nie teraz, na Hagiego nie będziemy marnowali tego, no. Hagi nie żyje? Ale ja go muszę jeszcze zwyzywać. To następnym razem, dobra. Kikin, słuchaj. Idziemy naprawiać, idziemy oglądać Fortnite'a na komputerze, chodź. Jej! No to może idę poszukać jednorożkę. Bo muszę kabelki zrobić, tylko problem jest taki, że ja mam skrzydełka i tak nie zapomnę. Jasne, jasne, jeśli nie wbijesz mi noża w plecy, to ten, jak coś, to Sharikanowi możesz, nie ma problemu. Okej. Okay. Ja ja nawet nie... Co?! Dobra, szybko, alarm musimy szybko wezwać! Alarm! Szybko, biedni Kikin, ja już niosę ją! No co znowu? Znaleźliśmy jednorożka! Kto znalazł ciało? Znaleźliśmy z Kikinem w elektryku! Trochę my. Trochę ty? Ale kto był pierwszy? Ty czy on? Obaj, w tym samym czasie. Aha, okej. Okay. Ja wiem, co możemy zrobić. Co możemy zrobić? Bo, ponieważ Misiek potrafi wzywanie duchów, a ja znalazłem świeczki. Co znalazłeś? Świeczki zapachowe z Avonu i myślisz, że coś zrobił? Możemy spróbować wezwać jej ducha. O, weź. To będzie mądre. A ja zaraz... Wtedy można nie, to nie będzie mądre. Spali statek. Nie wolno ognia wzniecać na naszym statku. To po pierwsze, a po drugie... Ale jak to nie? Słuchaj, ty weź, wiem, że ty czytasz horoskopy i inne takie rzeczy wierzysz. Co, pogrzeb? No to zapalcie jej. Dobra, zapalamy. Zapalamy, szybko. A na jaką zasłużyła w takim razie? Sorry. O! No, dalej. Niech spoczywa w pokoju. Więcej świeczków! Więcej świeczków! Zmarnujesz nasz tlen na statku! O, tu już jednorożek! O, wstała! Jednorożek! Jednorożek, kto ci to zrobił? Kto ci zabił? Proszę! Widziałam tylko rudą kitę. Kto jest rudy? No nikt właśnie! Ty jesteś... Nie może ty też jesteś rudy? Z której strony nie jesteś? Ej, bo jej duch wylatuje w kosmos! Bardzo duża dupa, zapytajcie. Ale kurwa, jej się śni po prostu po nocy. Ty nie masz, ty nie masz. Mam certyfikaty na przywoływanie duchu, może prawdę. Nie można ufać komuś, kto dopiero co odszedł na tamten świat, przecież ona ściemnia totalnie. Coś mi się wydaje, że on ściemnia. Dobrze, słuchajcie, to ja proponuję tak, że wiem, że to nie ja ani Kikin. Jednorożek czas... Ja mogę tak powiedzieć. Jednorożek, dobra, ale ja teraz ja mówię! Dobra, słuchajcie, musimy uważać na kangura, po prostu. I... Mam cukierka! Ja się boję go! Udław się nim! Ale niemiło! Miejmy uważajmy na rudą kitę i te... Ła! Czemu ty wszystkich bijesz? Ja cytuję tylko! I zgaśmy te świeczki, bo tlen nam się skończy, no. Pamiętacie ostatnim razem, jak mnie wyrzuciliście, bo powiedzieliście, że jestem agresywny i okazało się, że nie jestem impostorem? Teraz jest podobna sytuacja. No dlatego ja... Jaki dowód macie, że dupę moją jesteś rudy? Dlatego ja mówię, żebyśmy pilnowali go i tyle, no nie? Jak zginie, jak zabije kogoś na naszych oczach... Jak znajdziecie dowód jakiś, to wtedy porozmawiamy. To ja odpalę nuklearny reaktor z Kikinem. Dobra, Hasiek, słuchaj, ja nie lubię tego czerwonego miśka po prostu, nie? Normalnie nie wytrzymię zaraz. No i co zrobisz z nim, no? No, idę mu wsadzić cukierka w tyłek. Dobra, dobra. Więc popilnuj tutaj tego. Ja postrzelam. Piu, piu, piu. Piu! Piu! Coś mi się nie podoba. Din, 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 din. Ale seksownie leżysz. Alarm! Co, jaki znowu alarm? Co się stało? Znalazłem ciało, ona nie leży tak seksownie. Matko, Misiek nie żyje. Znowu Hasiek znalazł ciało. Hasiek? Tak, ale słuchajcie, ja wiem, że to wygląda dziwnie. Ale ciało było blisko generatora, co oznacza, że przy elektryku i teraz albo to wasza dwójka jest w koalicji jakiejś i zabiła Miśka, albo Sharikan mówiący, że idzie dać cukierka Miśkowi i powiedział... Przecież ja byłem z tobą cały czas, poszedłem z tobą, robiliśmy tak, planety, a potem poszedłeś dać cukierka Miśkowi, a Miśek no teraz nie żyje. I nie znalazłem jej! Mhm. Wiesz co? Moja intuicja mówi, że to ty.
A, jakbyśmy się opierali na intuicji, to byśmy co rundę głosowali na ciebie. Co? No nie kłamie, wiesz. No... Zagłosujmy na niego. Co? Dobra. Nie, moment, stop! Stop, bo będę strzelał! Odsuńcie się! Odsuńcie się! Odsuńcie się! Słonik, bo nie będę tego robił. Impostor ma miecz, głupku! Impostor ma miecz! To czemu ty masz pistolet? Bo Hagi schował go na statku, ja go znalazłem. Odsuń się ode mnie. Odsuń się. Odsuń się. Miał motyw, by wykończyć Hagiego. Sharikan, masz ostatnią chwilę na przyznanie się. Wiem, że to ty. Kikin, głosuj na niego. Mam cukierka, zagłosuj. Kikin? Kikin nie chce tego robić. Ja to zrobię. O nie. Nie, ała. Sharikan, poczekaj, swoim ostatnim tchnieniem możesz powiedzieć, czy to ty byłeś impostorem. Przecież ty byłeś impostorem. A się kto? Chuj. No to nie byłem ja! Idziesz tam. Leć, już. Odchodź w niepamięć. Leć. Ej, czekaj chwilę, o co chodzi z remisem? Bo zabił impostora, a sam też nie był impostorem. Jak to remis? Sharikan, ty kurde podstępny flamingu! Co masz do mnie? A ty dziadu jeden, a jak ty ja dziadu? A ty jak byłeś impostorem, to kogo nie byłeś impostorem, byłem ani razu przez impostorem. W pierwszej rundzie wyleciałem, bo swoje oskarżenia skierowałeś w moją osobę i to była... Nie, powiedziałeś, że mam to... szeroki tyłek i tylko dlatego... Nie, jakby to powiedzieć już... Będziemy robić datki. Tak, to wy się kłóćcie, a my idziemy działać. No. Nikt z was nie dostanie pracownika miesiąca. Ten cukierek nikt nie dostanie, ja go sobie. Co? Masz cukierki na pracownika miesiąca? Ja mam 9. Co mam? Wiedziałem, że ty tego nie wypiłeś. Cicho bądź, ale teraz to mam, no bo chciałem to zostawić właśnie ale na taką okazję. Ale was śmieszny kinol, jak się tak na mnie patrzysz. Cicho, skup się! Czekaj, zrobić ci zdjęcie, to zobaczysz. Nie potrzebuję zdjęć teraz! Słuchaj, mam tą miksturę, więc jeżeli kogoś będziemy podejrzewać, to możemy jej użyć na niej. Rozumiesz? Okay. Bo ja trzymam ją specjalnie czekaj. Na tą okazję, żeby jej nie zmarnować. Czekaj, bo podchodzał ten. Tak dziwnie się zrobiło na tym statku. Kiedy wyciągnąłeś pistolet i zacząłeś do wszystkich strzelać, zrobiło się bardzo dziwnie. Nie, no tak na mnie to zgoni. No najlepiej na mnie to zgonić, Atmosfera na statku się po prostu spieprzyła w momencie, jak zacząłeś strzelać do ludzi. To nie ja zabiłem jednorożka i teraz... Ale mnie zabiłeś, zastrzeliłeś. No bo ty chciałeś mnie zabić i wygłosować mnie. Chciałem wygłosować, czyli chciałem to zrobić demokratycznie, na prawilnych warunkach. To ja nie... demokratycznie cię zastrzeliłem. Nie, to nie było demokratycznie. Ja nie mam u siebie ropy naftowej w tej piwnicy, żebyś mnie demokrację szerzył. No dobra, ale to słuchaj, to w takim razie jakoś jestem w stanie tobie zaufać dzisiaj, teraz. Okej, pijesz tą miksturkę i mi mówisz, czy jesteś impostorem. A mogę łyczka? Łyczka. Ale ty chcesz ją zmarnować? No nie, bo wtedy będę wiedział, że mogę ci zaufać. Dobra, więc to nie dobra, będzie to poczekaj. Sprawdźmy, czy wszyscy żyją. A najwyżej potem wypiję. No hej, stoimy, żebyśmy... Właśnie idziemy do reaktora, odpalić go w końcu. Bo ktoś nie potrafi go odpalić. Ja pilnuję cały czas Haśka, a Hasiek pilnuje mnie. I tak się nawzajem pilnujemy. Więc nikt z nas nie może być impostorem. To chodźmy reaktor w takim razie odpalić. My się podzieliliśmy słonikiem, jakby ja poszedłem robić te... Z kim się podzieliłeś słonikiem? Właśnie. Ostatnio... Ja się nim podzieliłeś. Ostatnio Cika chciała słonika. Nie. Mamy podejrzanego. Obowiązkami. A, no to ze słonikiem się podzieliłeś, a nie, że nim się podzieliłeś. No właśnie. Nie, podzieliliśmy się obowiązkami. Ja poszedłem tankować te takie dziwne rzeczy tam na końcu, a on poszedł robić reaktor. Bo ty nawet nie wiesz, co to jest? To są zbiorniki na szambo, które wypompowujemy z piwnicy. A przynajmniej jeden, drugi to jest na paliwo. Nie wiem, dlaczego wyglądają tak samo. No i czasami dochodzi do pomyłek, bo potem Katnab, jak chce się napić paliwa, to pije z szambiarki. I umiera czasem.
A, no to brzmi jak on rzeczywiście. Dobra. A to gdzie jest słonik? To co, na co się podzieliliście? Co on poszedł robić? On poszedł robić reaktor, mówił, a ja tankowałem tam te rzeczy. Idziemy do reaktora. Idziemy do reaktora. Zobaczymy, może skończył. Bo tam trzeba dwóch osób, żeby w ogóle a to odpalić. A jeżeli skończył ze sobą, to kim jesteś? Jezu, panie, słonik. Czyli Kikin mówisz, że to słonik zostawiłeś go tam w reaktorze i on miał go skończyć, no miał, tak? Miał robić reaktor. A skończył ze sobą. Śmierć. Ja nie wiem, co on zrobił, no. Ej, ale mi się chyba super buty, które... nie podsłuchuj! Dobra, dajmy Kikinowi i przepytajmy go od deski do deski. Wydaje mi się, że trochę tam, że ona tam na minutkę działa, wiesz? Okej, okay, no to na minutę. Słuchaj, no wypijesz teraz przy nas tą miksturę i zanim pójdziemy... Ale to chodźmy za alarm jeszcze. Tak, dostaniesz teraz. Ej, ale potrzebuję świeczki. Ja z Miśkiem chodziłyśmy w poszukiwaniu nowych zadań. I poszliśmy do reaktora i nagle... widzimy ciało słonika. Urzekająca historia. Tak, naprawdę. Tak. Dobra, słuchajcie, Critersy, my mamy plan. No jaki? Ponieważ tak jak... mamy... tak jak mówiłem, kangur oszukał i on tylko tak zrobił i on nie wypił mikstury wtedy. Przez przechytrzyłem, to lepiej brzmi. No i wykikowaliście mnie przez to, no. To nie jest za przechytrzenie. I było śmiesznie. Słuchajcie, mam miksturę szczerej prawdy i mam zamiar jej użyć na Kikinie. I on teraz, jeżeli jest impostorem, to będzie musiał się przyznać do tego, że zamordował zimną krwią biednego... słonika. Słonika. Ale jeżeli on powie, że nie jest impostorem, to wtedy wasza dwójka jest podejrzana, bo my cały czas byliśmy w stołówce. I dodatkowo możemy zadać mu jeszcze, tak mamy minutę na zadawanie mu pytań i będzie musiał szczerze odpowiedzieć, więc będzie mógł nam o swoich sekretach opowiedzieć. Czy siadałeś kiedykolwiek na słoik? Masz minutę. Ale ja jeszcze tego nie piłem. Wypij. Wypij i potem odpowiedz. Jeszcze nie muszę odpowiadać. Nie, a musisz wypić, dawaj. Znaczy, wy w ogóle nie jesteście pewni? Do, jesteście nie, pewni, Kikin, że... Kikin do dna. A. Jesteśmy pewni, Kikin do dna. I ma widzieć pustą butelkę. Ja chcę pustą, tak. No, pusta butelka, no. Ale to niedobre, takie... O, nie, no, takie kwaśne strasznie. Jak cytrynowe w sumie trochę wygląda. To już. No ja to nie wiem. Zeruj, zeruj, zeruj. O, wypił. Dobra, czy siadałeś kiedyś na ananasie? Nie, na ananasie nie. Czy Barbarka to twoja dziewczyna? Jedna z kilku. A zdradzasz Barbarkę? Myślę, że jest to bardzo... Co się stało między tobą a Bonzo, że macie taką dramę? Ale o czym ty w ogóle pieprzysz teraz? Gówno mnie interesują jakieś dramy między słoniami Bonzo i kurczakami. Bonzo, czego oszukałem. Ale słuchaj, to jest prawda. Posłuchaj, kurczak, jedno na zasadnicze pytanie. Czy zamordowałeś słonika? Tak, to ja go zabiłem. O nie! O nie! Czyli przeszedłeś na złą stronę mocy. Dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Musiałem. Na tym statku nie było wystarczająco zasobów. Nie było wystarczająco jedzenia, abyśmy wszyscy przetrwali. No w sumie ma sens, bo słoń jadł najwięcej z nas. Ja to zrobiłem no dla was. W sumie tak, ale... gruba się, cicho bądź. Tak, po prostu nie dawał mi numer 3 godziny. Dobrze, ale przecież mamy cały... Do Szałbiarki! Do Hagiego! Do Hagiego! Nie zawiodłam się dlatego, że zabiłeś słonika. A dlatego, że mnie zdradzałeś. Ale z ananasem się nie liczy. Wy byłyście razem? Byliście razem? Tak jest. Byliście razem? Co? Kitty, ale... Ale głosowałem. Trudne sprawy. To trudne sprawy. Ja głosuję, żeby wywalić słonia do krzaka. Do Szambiarki. To jednym głosem. No nie. Żegnaj, słoniu. Cześć, słonik, co tam u ciebie? Taki mordę, Hagi. No ale wszyscy uciekli gdzieś. Cześć, Kikin. Pamiętasz, że byłeś moim najlepszym kurczakiem i najlepszym przyjacielem, którego zawsze chciałem mieć. A ja uratowałem Barbarkę nieraz. Tak, wy też jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. No i super, fajnie. I pamiętaj, że ja bardzo mało jem, bo to Hasiek a ja jeszcze mniej. Cukierki ze statku. Kitty, przepraszam, ja ci to jakoś wynagrodzę. Dobra, czekaj, musimy to albo inaczej, są dwie opcje. Albo wyrzucamy śmieci, albo robimy tak, żeby Kitty wybaczyła Kikinowi. Ale ta druga opcja, jak sprawi, że problem ze śmieciami zniknie. Najpierw ich pogodzimy, a potem pomyślimy co dalej. Co ty na to? Hagi wyszedł ze
szamba, szybki jesteś. Ale, no tak, wróciłem, ale zostałem terapeutą, bo zrobiłem sobie dyplomat, więc teraz próbuję pomóc. Nie, 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 spokojnie, spokojnie, ponieważ Kikin chciał coś powiedzieć, prawda, Kikin? Prawda? No, no tak. Zaśpiewać, śpiewająco chciałeś to powiedzieć. Ale, ale co ja mam zaśpiewać? Śpiewająco przeprosić. Dawaj, dawaj, wykrzycz do siebie, dawaj. Przepraszam, Kitticie, zdradziłem cię z jakąś kurą. To już nie powtórzy się, bo ona jest zwykłą rurą. Gryzance. Ja bym wybaczył. Ja bym wybaczył. Wybacz mu. Wybacz mu. Ale jesteście uroczy. O. A teraz głosujemy na Kikina, bo jest impostorem. Tak. Okno, okno. Papa. Poleciał. No dobra. Chodź, kangur, polecimy do kosmicznej Biedronki teraz. Ustawimy kurs.